Następnym naszym prelegentem jest ksiądz dr Bogusław Kozioł, reprezentujący Ośrodek Postulatorski Towarzystwa Chrystusowego. Ksiądz doktor powie nam o zagrożeniach życia chrześcijańskiego przez ateizm i laicyzację, przedstawi studium na podstawie wypowiedzi i listów kardynała Augusta Chlonda, a także przedstawi relacje ze stanu procesu beatyfikacyjnego kardynała Augusta Chlonda. Zapraszam księdza. Pozwolę sobie trochę, czy już pozwoliłem sobie zmodyfikować temat mojego wystąpienia. Z kilku powodów. Pierwszy powód to ten, który na początku zaproponowałem, był bardzo moim zdaniem obszerny. A drugi powód też bardzo istotny, w końcu kardynał August Chlond jest duchowym synem świętego Jana Bosko. Jesteśmy w wyższej szkole, więc temat nie może brzmieć inaczej jak zagrożenia w wychowaniu dzieci i młodzieży dostrzeżone przez kardynała Augusta Chlonda. Nie tylko odnośnie dzieci i młodzieży, te zagrożenia, które widział kardynał Chlond, ale również konkretna odpowiedź czy pomoc dla dzieci i młodzieży, jaką zaproponował właśnie kardynał Chlond. I przechodząc już do tematu, trzeba najpierw zauważyć, że pasterska działalność kardynała Chlonda obejmująca lata 1922-48 przypada na szczególnie burzliwy okres w dziejach Polski. Zmieniały się ustroje polityczne, a co z tym było związane, również zmieniały się formy ludzkiego myślenia, działania. Polska przeszła w tym czasie przecież kryzys gospodarczy, zawieruchę wojenną, okupację hitlerowską oraz powojenne wcielanie w życie systemu komunistycznego. To wszystko miało bardzo też konkretny oddźwięk na cały system wychowania, formacji młodego pokolenia. Przemianom polityczno-społecznym, jakie zachodziły w Polsce, towarzyszyły różne zwalczające się dążenia i tendencje istniejących wówczas ugrupowań światopoglądowych. Nic zatem dziwnego, że na kanwie tych wszystkich przemian mnożyły się różne niebezpieczeństwa, które często były zaplanowane, celowe i, jak to mówi kardynał Chlond, perfidne, uderzające w dzieci i w młodzież. Kardynał Chlond wśród tych niebezpieczeństw grożących szczególnie najmłodszemu pokoleniu wymieniał przede wszystkim ateizm i laicyzację. On te zagrożenia oczywiście odnosił do wszystkich chrześcijan, do wszystkich ludzi, ale szczególną uwagę właśnie zwracał na dzieci i młodzież, że one są w sposób szczególny narażone przez ateizm i przez laicyzację. I chciałbym ten temat potraktować na dwóch takich płaszczyznach, czy do dwóch płaszczyzn się odnieść, które kardynał Chlond zauważył. Mianowicie do płaszczyzny życia religijnego i życia moralnego. Życia religijnego, czyli tego zewnętrznego wyrazu wiary człowieka, a życia moralnego, no to do tego, co związane jest z dekalogiem i z moralnością. Nie trzeba, myślę, w tym miejscu tłumaczyć, że ważnym okresem na ukształtowanie zdrowej religijności w życiu każdego człowieka jest wiek dziecięcy i młodzieńczy. Wówczas to przeżywamy pierwsze doświadczenia religijne, uczymy się modlitwy, a przede wszystkim kształtuje się w nas obraz Boga. Wtedy także człowiek narażony jest na różne rodzaju dewiacje. Wiedzieli o tym wszyscy ci, którzy chcieli uderzyć w cały system wychowawczy, formacyjny dzieci i młodzieży, i wiedział o tym również kardynał Chlond, dlatego tak bardzo mocno przed tymi zagrożeniami przestrzegał. Prymas zdawał sobie sprawę, że wielki wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży wywiera państwo z całym swoim systemem i programem edukacyjnym. I ciekawy list jest pasterski, czy fragment tego listu z 1932 roku, gdzie prymas stawia granice uprawnień władzy państwowej. W tym liście czytamy między innymi:
niesłychanemu gwałtowi dokonanemu na prawach rodzicielskich równałby się państwowy monopol i przymus szkolny, na mocy którego dzieci z katolickich rodzin byłyby zniewolone pobierać naukę w szkołach szerzących obojętność religijną, uprzedzenie do Kościoła, zasady niezgodne z wiarą i etyką katolicką. Słowa prymasa nie były bezpodstawne. One wzięły się z obserwacji, bo w tym czasie to bezbożnictwo, jak nazywa je kardynał Klond, czy te bezbożnicze tendencje wychowawcze bardzo mocno wchodziły do szkół. Prymas twierdził, że to przywędrowało z zachodu niestety do Polski, z zagranicy, w postaci całego ruchu antykościelnego, który z życia narodów chciał wykreślić właśnie sferę religijną. I kardynał Klond w całym tej tendencji, w tym ruchu bezbożniczym dostrzegał cztery takie, powiedzieć można, systemy, czy pewne wydarzenia. Mianowicie cały system komunistyczny, masonerię, potem cała sytuacja II wojny światowej i powojenny materializm. I może pokrótce krótko po tych czterech elementach czy źródłach tych zagrożeń dostrzeganych przez kardynała Klonda. I komunizm, i masoneria, zasady były nastawione na walkę z katolicyzmem. Prymas Klond jednak za bardziej perfidny i wyrachowany system uważał system, reżim komunistyczny, komunizm. Dlatego, że ten system, ten proces ateizacji często był programowo wprowadzany do szkół. Wpajano tam w młode umysły i serca poglądy antykościelne, niezgodne z przekonaniami Polaków. Biskupi nazywali takie te szkoły swoistego rodzaju przedszkolem bolszewickim, a jako owoc i skuteczne narzędzie takiego działania pojawiły się nawet różne stowarzyszenia komunistyczne, jak choćby nawet Legion Młodych, którego głównym zadaniem, co też podkreśla właśnie kardynał Klond, było zwalczanie chrześcijaństwa, Kościoła, było oczernianie papiestwa, organizacji katolickich oraz żądanie rozdziału i walki z państwa z Kościołem. Propaganda komunistyczna szła coraz dalej. Klond to podkreśla, że komunizm przenika do prasy, do radia, do literatury, przez różnego rodzaju prolekcje. Komunizm podrywa autorytet, rolę Kościoła w Polsce. Poza tym zwalczał konkretne praktyki religijne. Na przykład w tej organizacji Legion Młodych organizowano właśnie wtedy, gdy były jakieś uroczystości kościelne, czy też niedziele, msze święte. W tym czasie organizowano obowiązkowo dla dzieci różnego rodzaju inne, w cudzysłowie oczywiście, atrakcje, czy jakieś zadania. Widział prymas, jak bardzo komuniści zaczęli uczyć młodzież lekceważyć prawa i przykazania. Odbierali jej wstyd, a potem sprowadzali na lekkie drogi łatwego życia. Tam zabierali jej wiarę, obyczajność i od samego początku kształtowali na biernych obywateli komunistycznego ustroju. Niestety zagrożenie ze strony komunizmu nie ustało po II wojnie światowej. Jak wiemy, reżim komunistyczny nasilił swoje wpływy na szkolnictwo. Pojawiły się wtedy bardzo mocne poglądy o anachronizmie wychowania chrześcijańskiego, o potrzebie poszukiwania nowych sposobów kształtowania młodych pokoleń. Szerzono hasła całkowitej przebudowy świadomości człowieka i tak dalej, i tak dalej. To, co też kardynał August Klond podkreśla bardzo mocno, chciano w ten sposób osłonić przed niebezpieczeństwem Boga. Bóg według reżimu był zagrożeniem. Po wojnie powstawały również zakłady wychowawcze, które przyjęły sobie za cel wychowanie tak zwanego nowego człowieka. I tak pisze kardynał Klond w odezwie biskupów, to jest odezwa biskupów, ale bardzo mocno można przypuszczać, że wielki wpływ na kształt tej odezwy miał właśnie prymas. Istnieją liczne domy dziecka,
których nie ma Krzyża Świętego, w których nie ma zwyczaju modlić się, w których wychowawcy zobowiązani są do milczenia o Bogu. Podobne duże zagrożenie, to jest ten drugi punkt, dla życia religijnego młodzieży zauważył prymas w masonerii. Cechowała je, o ile w przypadku komunizmu był to programowy system walki z Kościołem na zewnątrz, uwidaczniający się, tak w przypadku masonerii była ta walka często ukryta, sposobami, metodami ukrytymi, nie zawsze jawnymi, co również stwarzało według prymasa Hronda wielkie, wielkie niebezpieczeństwo. Przede wszystkim masoneria promowała takie hasła jak szkołę bez nauki religii, nawoływała do złamania rzekomego władztwa kleru, do zlikwidowania zakładów wychowawczych właśnie prowadzonych przez Kościół. Z kolei wybuch II wojny światowej i cały hitleryzm, faszyzm z tym związany również uderzył w sposób totalny w chrześcijaństwo, w system wychowania, formacji. Kardynał Hlond do księży w Stanach Zjednoczonych pisze między innymi w ten sposób. Naukę religii usunięto niemal wszędzie. Okupanci zagarnęli wszystkie katolickie zakłady wychowawcze i naukowe, ochronki, sierocińce i szpitale. I też ciekawa jest analiza, o tym też już tutaj była mowa, o tym raporcie, który składał prymas Hlond Stolicy Apostolskiej, choćby nawet będąc, przebywając w czasie II wojny w Rzymie. Czytamy tam takie z kolei słowa w tym raporcie. Nie wolno przygotowywać dzieci do sakramentów świętych. To są właśnie treści, które przekazują faszyści. Nabożeństwa, kazania i śpiewy polskie są zbronione. Zakazano nawet spowiedzi w języku polskim. Z braku kapłanów Polacy umierają na ogół bez sakramentów. Tępi się nawet indywidualną modlitwę polską przez konfiskatę polskich modlitewników. Druga płaszczyzna, o której mówi Hlond, która została dotknięta tymi zagrożeniami, to jest płaszczyzna moralności. Życie moralne chrześcijanina ma bowiem ścisłe odniesienie do Pana Boga. Jeżeli więc ktoś chce osłabić wiarę, uderza w płaszczyznę moralną. I na odwrót, osłabiając wiarę, można wprowadzić wiele zamieszania w płaszczyznę moralną. I o tym wiedział kardynał Hlond, wiedzieli wszyscy ci, którzy programowo uderzali właśnie w młodzież i w dzieci. To, co kardynał Hlond podkreślał w swoich wystąpieniach, to wielką rolę na tej płaszczyźnie życia rodzinnego, która byłaby wsparta przez zdrową naukę Kościoła. Niestety często te prądy ateistyczne podkopywały znaczenie i rodziny, i Kościoła. To też się dzieje często i dzisiaj. Prymas jako podstawowe i fundamentalne zagrożenie na tej płaszczyźnie widział te działania, które uderzały właśnie bezpośrednio w wychowanie. I były to te same ugrupowania, czy te same systemy, o których mówiłem wcześniej, a więc również i masoneria, i cały system komunistyczny, jak również II wojna światowa. Szczególnie II wojna światowa, o ile na wszystkich ludziach odcisnęła bardzo wielkie piętno, to kardynał Hlond uważał, że na dzieciach i młodzieży szczególnie pozostawiła ten rys pewnego skrzywienia, głębokiej rany na tej płaszczyźnie moralnej. Komuniści z kolei promowali pornografię, promowali rozpijanie młodzieży. Nawet powstał zakon wyzwolenia, który w swoich dokumentach miał jako nakaz nauczania pijaństwa i kradzieży. I teraz może konkretne środki zaradcze, które zaproponował kardynał Hlond odnośnie jak uszczec
młodzież, bo to trzeba podkreślić, że kardynał Plon uważał bardziej za stosowne profilaktykę niż potem prostowanie błędów i naprawianie tego, co zostało zepsute. Wielką rolę prymas Plon widział w parafii. Parafia na czele ze swoim proboszczem, ludzie świeccy zgromadzeni, to tutaj miałoby się dokonywać to właściwe przekazywanie prawd wiary, prawd moralności. Dalej, będąc tutaj administratorem Śląska, stworzył Ligę Katolicką. Była to swoistego rodzaju właśnie akcja parafialna, podzielona na 4 oddziały dla mężczyzn, dla kobiet oraz dla młodzieży męskiej i żeńskiej. Dlatego, że kardynał Plon uważał, że konkretne struktury mogą wiele pomóc właśnie w tym wychowaniu młodzieży, czy też zachowaniu właśnie ich przestrzec, młodzież przed ateizmem, przed konkretnym grożącym złem. Potem, gdy objął stolicę w Gnieźnie, tam już może nie nazwał tego Ligę Katolicką, ale założył właśnie akcję katolicką, która i struktury, i swoje założenia miała podobne do Ligi Katolickiej. Dzisiaj z tej akcji katolickiej istnieją Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, KSM. To jest właśnie źródło jeszcze od prymasa Chlonta, jeżeli tak można powiedzieć, z Gniezna i tutaj ze Śląska. I tak pisał kardynał Chlont odnośnie tych stowarzyszeń. Nie chodzi o dewocję czy klasowość. Chodzi o wytworzenie Polaka wszechstronnego, o Polkę tak uświadomioną, iżby z jednego i tego samego źródła duchowego wysnuła swą zdecydowaną katolickość i polskość, swą zdecydowaną postawę obywatelską i religijną, zasady swego postępowania w każdej sytuacji życiowej. Dalej kardynał Chlont powoływał do istnienia szkoły katolickie, choćby nawet w Poznaniu 4 takie szkoły zostały przez prymasa erygowane, powołane. W 1927 roku Katolicka Szkoła Społeczna w Poznaniu, potem została przemianowana na Wyższe Katolickie Studium Społeczne. W 1933 roku powołał do życia Wyższy Instytut Wychowawczy, a krótko przed wojną Katolicką Szkołę Pielęgniarstwa. Co więcej, tutaj na Śląsku również kardynał Chlont założył, jeżeli tak można powiedzieć, gościa niedzielnego. To była prasa, czy w założeniu kardynała Chlonta miała być prasa, która nie tylko miała przedstawiać bieżące sprawy Kościoła, katolicyzmu, ale również miała uświadamiać, wpływać na wychowanie młodego pokolenia. I na koniec tej części trzeba jeszcze zauważyć, mianowicie to, że takim wielkim wydarzeniem też z inicjatywy kardynała Chlonta był pierwszy synod plenarny, podczas którego właśnie synodu Episkopat Polski obradujący na Jasnej Górze podjął temat rodziny, kultury i wychowania. To może odnośnie tego tematu zagrożeń i bardzo krótko jeszcze krótkie sprawozdanie z procesu beatyfikacyjnego. I chciałbym dotknąć też dwóch spraw, bo w końcu mogę powiedzieć, że coś drgnęło, jeżeli chodzi o postęp w procesie beatyfikacyjnym kardynała Chlonta. Otóż w styczniu bieżącego roku odbyło się spotkanie w Kongregacji Spraw Beatyfikacyjnych w Rzymie z kardynałem Angelo Amato, prefektem w sprawie procesu kardynała Chlonta. Na tym spotkaniu był obecny arcybiskup Stanisław Gondecki, ze strony księży Salezjanów ksiądz Pierluigi Cameroni, postulator generalny, i ksiądz profesor Stanisław Zimniak. Ze strony Towarzystwa Chrystusowego był ksiądz Ryszard Głowacki, nasz przełożony, i ja jako wicepostulator w sprawie. Wcześniej jednak uzyskaliśmy również listy popierające proces od 3 biskupów, od kardynała Kazimierza Nycza, od arcybiskupa Wojciecha Polaka i od arcybiskupa Stanisława Gondeckiego.
Czwartym listem była prośba naszego generała o zajęcie się przez kongregację sprawą, gdyż od chwili, gdy złożono w kongregacji pozycję, czyli takie kompleksowe opracowanie cnót, biografii Sługi Bożego, upłynęło już 8 lat. I owocem tego spotkania była zgoda prefekta kongregacji na wyznaczenie terminu do tak zwanej dyskusji nad pozycją Komisji Teologów. Data tej dyskusji to jest 9 marca 2017 roku. Będzie to bardzo ważny moment w historii procesu. Jeżeli bowiem przejdzie pozytywnie wynik, czy wynik będzie pozytywny dyskusji tej komisji, to sprawa zostanie przekazana do Komisji Kardynałów Biskupów, a później ostatnim etapem będzie już podpisanie przez papieża dekretu o heroiczności cnót. To nie oznacza oczywiście beatyfikacji, niestety jeszcze, dlatego że do beatyfikacji potrzebny jest cud. I to jest druga sprawa, którą tutaj chciałbym dotknąć, mianowicie ksiądz postulator Pierluigi Cameroni poprosił, abyśmy jeszcze raz zajęli się tą sprawą niemiecką uzdrowienia chłopaka Polaka, tu ze Śląska pochodzącego zresztą, a przebywającego, mieszkającego w Niemczech. Jednak niestety tą sprawę musimy odłożyć ad acta, dlatego że brakuje dokumentacji medycznej i na podstawie tego, co mamy, nie można stwierdzić jednoznacznie cudowności. Dlatego mamy, Szanowni Państwo, zadania dwa, aby modlić się w dwóch sprawach, jeżeli chodzi właśnie o proces kardynała Klonda. O pozytywny przebieg dyskusji Komisji Teologów, przypominam, 9 marca 2017 rok i o cud za wstawiennictwem kardynała Augusta Klonda. Dziękuję bardzo.